fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero chiuso in me jestem na spotkaniu z moim tatą u niego w saloniku i chcemy przypomnieć sobie dawne czasy, chcemy poopowiadać o operach, o tym, jak to się wszystko zaczęło i stąd właśnie pierwsze pytanie będzie brzmiało tak. Jakie drogi zaprowadziły Cię na sceny Teatru Wielkiego w Warszawie? Dobrze, odpowiem na to, ale muszę się trochę cofnąć do tyłu, dlatego że była to droga dość skomplikowana i w związku z tym przechodziła przez rozmaite miejscowości, kraje i tak dalej. Gdzie ja się urodziłem? Lwów! Urodziłem się, tak, we Lwowie. We Lwowie na ulicy Mickiewicza 3. Mój ojciec pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego. Bo teraz powiem, kiedy się urodziłem. Urodziłem się w 1928 roku. I dlatego, jak zaczynała się tak zwana wojna, druga wojna światowa, to ja miałem około 11 lat. To ją pamiętasz? Tak, około 11. Ja już byłem chłopcem, który chodził do czwartej klasy. U nas najpierw w radio było takie na tak zwany kryształek. Ale ja już słuchałem wielu muzycznych takich koncertów i tak dalej i w związku z tym miałem ogromną, że tak powiem, zamiłowanie do śpiewania. Od małego? Tak, od małego. I na przykład te wszystkie szlagiery, tak zwane przedwojenne, umówiłem się z nią na dziewiątą, czy tam powiedzmy nawet ta ostatnia niedziela, czy czerwone róże. Ja to wszystko umiałem. Fog. Tak, nawet że w pewnych momentach śpiewałem sobie, proszę ciebie, w domu, albo nawet niektórzy tam moim krewnym, jak przychodzili, to się popisywałem. Czyli to zamiłowanie tego do śpiewu jednak było od małego. Zaczęła się wojna. I ja w czasie wojny byłem cały czas we Lwowie. We Lwowie były rozmaite okresy. Pierwszy okres, przyszli Rosjanie, byli półtora roku, wycofali się. Czyli tak zwany okres radziecki. Potem przyszli Niemcy, byli znowu półtora roku, czy ileś tam, znowu się wycofali. To był okres niemiecki. Potem znowu przyszli Rosjanie, po raz drugi już idąc na tak zwany Berlin. W tym czasie ja dorastałem. I w okresie, to by było, można powiedzieć, niemieckim, nie zezwalali dzieciom, a zwłaszcza chłopcom, chodzić do szkoły. Całe moje nauczanie trwało 2 godziny. Dziennie. Tak. I o godzinie 8 rano do 10 już byłem wolny. No. Ponieważ to były czasy niebezpieczne. Rodzice się bali, chcieli, żebym ja się czymś zajął. I ja zacząłem, rzeczywiście, zacząłem się sam uczyć ze samouczka na gitarze, która była w domu, babcia mówiła, którą ojciec kiedyś kupił i uczył się grać. Więc ja się też uczyłem grać na tej gitarze, a potem postanowili, że dobrze by było, żebym ja się trochę uczył grać na fortepianie. Tak, bo to rozwija mózg. Tak. Myśmy nie mieli fortepianu, ale znajomi nasi, w to były czasy wojenne, mieli tam fortepian. Ja zacząłem do niej chodzić i teraz znalazłem niby profesorkę, która w zasadzie uczyła śpiewu. Rozumiesz? I teraz tak, ona znajoma, ta nasza profesorka, przecież to ona tak spróbowała mój głos. Ale ja wtedy przychodziłem tak mutacji. Akurat nie miałem głosu i nie mogłem w ogóle śpiewać. Więc przed momentem, kiedy musiałem ze Lwowa wyjechać. Jakieś 2 lata przed tym momentem ja już zacząłem śpiewać.
i uczyłem się u tej pani śpiewu solowego, tak zwanego. Po tym, najpierw fortepian, a potem śpiew. Tak, a potem jak tylko głos zaczął dobrze brzmieć, to zacząłem się uczyć śpiewu. We Lwowie nastąpiła sytuacja, że albo zostaną Ukraińcem, albo muszę wyjechać ze Lwowa. I w związku z tym, po skończeniu, rozumiesz, szkoły, myśmy wyjechali ze Lwowa. Było oczywiście już po wojnie i dojechaliśmy do Wrocławia. Mało tego, i ta profesorka, która była nasza znajoma, między innymi z nami razem wyjechała i była też we Wrocławiu. Ja się dalej u niej uczyłem. I zacząłem chodzić do szkoły średniej, do szkoły muzycznej. Ojciec mówi tak, słuchaj, ty musisz mieć śpiewanie, to śpiewanie może stać ci głos i co? Musisz mieć jakiś fach. I w związku z tym ja się zapisałem na Politechnikę Wrocławską i przez 5 lat studiowałem i skończyłem, dostałem magistra inżyniera, tytuł magistra inżyniera nauk technicznych. I ty byłeś pierwszy, jeżeli ja się nie mylę, to byłeś pierwszym naborem. Tak, trzeba śpiewać Gaudeamus i ja śpiewałem ten Gaudeamus i Nitur, rozumiem, tak. Oprócz tego, że ja się uczyłem, to tak chodziłem do szkoły muzycznej i równocześnie studiowałem. Okazało się, że ten śpiew zaczął się dojrzewać i robić się coraz ładniejszy. I teraz przeniosłem się z Wrocławia do Krakowa. I w Krakowie ja musiałem zdecydować się, kim ja będę. Kim chcesz być? Tak. I ja się zdecydowałem jednak zostać śpiewakiem. I najpierw zacząłem śpiewać w takich jakichś małych zespołach. Potem jak mi się rozwinął głos, zacząłem śpiewać w operetce. Powstałej na nowo, po wojnie, proszę ciebie, operetce krakowskiej. I tam śpiewałem przez 5 lat. I wreszcie, mniej więcej w roku 1960, zacząłem śpiewać tylko w operze. Bo jednak ciągnęło mnie ciągle do tej opery i śpiewałem w operze. Miałem głos zresztą, który nawet recenzenci, proszę ciebie, którzy w operetce mnie słuchali, mówili, owszem, dobrze to śpiewa, ale on się w zasadzie nadaje raczej do opery. Czyli śpiewałem za mocnym, dość dźwięcznym, ładnym, takim mocnym głosem. Czyli to właśnie... W takim razie opera była przeznaczona ci. Twoje przeznaczenie to była opera. Tak, to tak szło. I ja to czułem wewnętrznie, tak samo. Czyli jakbyś miał odpowiedzieć na takie pytanie, to czym jest dla ciebie opera? Była i jest. No, opera to było moje życie. Ja czułem, że ja się w tym życiu, w tym wszystkim ja się dobrze czuję. Tak? To jest jak gdyby moje przeznaczenie. I tutaj właśnie bardzo ważną sprawą jest, proszę ciebie, moje techniczne wyszkolenie. Dlatego, że ja tak owszem wciąż śpiewałem, ale śpiewałem na scenie z orkiestrami, rozumiesz, trzeba się było ruszać i wszystko ciągle zależało na tym, żeby ten głos był jak najlepszy, jak najlepszy. No tak. Cały czas oprócz tego, że śpiewałem, to myślałem tylko, zaraz, czy to dobrze, czy to można tak poprawić, czy to można logicznie poprawić, czy może jeszcze to być coś lepiej. I między innymi dochodziłem do rozmaitych wniosków. Pierwszy jakikolwiek, kiedy powstał w tym czasie w Krakowie magnetofon, to ja kupiłem. Rozumiem? Pierwsza rzecz. I już nagrywałem, żeby słuchać, bo się okazuje, że człowiek, jak śpiewa, to nie wie, jak to brzmi, teoretycznie. Ma inne odczucie, odbiór inny. I w związku z tym, proszę ciebie, dużo lepiej jest, jak się śpiewa, proszę ciebie, jak się posłucha. No i ja słuchałem i tak się poprawiałem i to i śpiewałem. Skończyła się ta epoka, czy ten czas operetki, jestem w Krakowie. W Krakowie pracowałem mniej więcej około 5-6 lat.
dość dużo tam było rozmaitych rzeczy, rozmaitych tych. Oczywiście były trudności, bo najpierw trochę miałem taki, ten głos trochę taki zrobiony, zmanierowany operetką, że tak, tak powiem. To trzeba było takie trochę... miałeś naleciałości. Trzeba było to trochę poprawić, więc poprawiłem to. Poprawiłem to i w dalszym ciągu, proszę ciebie, myślę, no najlepiej będzie jednak jak ja śpiewam w operze, proszę ciebie. No i zacząłem się. Opera krakowska to była taka dziwna opera, rozumiesz, która w teatrze dramatycznym, w tak starym teatrze miała dwa razy mogła tylko śpiewać i dawać operę. Tak. To było weekendy, strasznie, tak. Tak. To, bo oni grali normalnie i wreszcie zgodzili się te władze tego teatru, że owszem, jak opera chce tutaj coś robić u nas, to owszem, możecie tylko w niedzielę, taki poranek, powiedzmy tam o 12 czy o drugiej, a w poniedziałek, ponieważ był dzień wolny dla teatru, to wobec i w poniedziałek wieczorem. I koniec. Dzień po dniu. Tak, tak. To zmusiło między innymi mnie, że jak ja zacząłem tam pracować, to ja się nie mogłem za bardzo rozwijać, bo jak na przykład nauczyłem się partii Halki, to mogłem teoretycznie tą partię Halki śpiewać cały rok. Bo śpiewałem ciągle co jakiś czas i tak było, że ja się, jak nauczyłem się Halki i Carmen, czy proszę ciebie... To na zmianę to szło i ja w ogóle nie musiałem żadnych robić tych. I to nie było dobre, bo to ciągle człowiek musi, żeby się rozwinąć, bo trzeba się jednak śpiewać zmiennym, proszę ciebie, jakimś repertuarem. Jakie było moje szczęście? W Krakowie dyrektorem był między innymi Kazimierz Kort, został pędro. On żądał jakichś takich, rozumiesz, nowości, to tamto. Wymyślił, to znaczy chciał, miał ambicje zrobić, proszę ciebie, operę, która się Szymanowskiego, która się nazywa Hagit. Bo akurat myśmy tam mieli taki mały bardzo balet w tej operze, więc miały być harnasie Szymanowskiego i to Hagit. To Hagit było skrócone dość, nie w całości tak. On to zrobił taki swój skrót. I było takie przedstawienie właśnie harnasie, balet i później ta opera. Teraz w Poznaniu dyrektor Satanowski nagle zrobił Festiwal Oper Polskich. Myśmy tam przyjechali i okazało się, że chociaż to była taka dziwna opera, mało znacząca w Polsce, że myśmy byli najlepsi z tych wszystkich oper, które przyjeżdżały z Polski do Poznania i nas najwięcej pochwalili za to. Kogo ty tam śpiewałeś w tym Hagit? Tam było trzy role. Jedne był stary król, drugi był młody król, którego śpiewał Ochman. Wiesław Ochman. Potem trzeciego króla i potem była Hagit. Niewolnica, nawożnica, o którą proszę ciebie, ona się zakochała w młodym królu, a stary król ją wreszcie zabił po to, żeby dłużej żyć, czy coś dla jej życia i tak dalej. To jest to. I dość na tym, że Hagit. I proszę ciebie, to Hagit w Poznaniu, musiałem w tym Hagit tak dobrze wyjść, rozumiesz, że dyrektor Satanowski, ni z tego, ni z tego, jak mnie spotkał, mówi, panie Romanie, ja pana angażuję do ciebie do Poznania. Czy kolejny? Tak. Ja kolejny, pana, to tak. Będzie pan u mnie śpiewał, a w Poznaniu było tak, że w ciągu miesiąca tam grali
co najmniej 20 oper, rozmaitych. Czy można się było zjeść? Cały czas rozmaite opery i jeszcze jakieś tam jakieś balety. Z baletami codziennie tam coś się działo. No tak. Więc to była dla mnie, rozumiesz, ogromna ta. I w związku z tym, choć on mnie podwyższył pensję i on mi od razu tą normę dał. Najlepszą. Tak, bo był bardzo ważny człowiek. Miałeś wahanie, czy to nie, było ja się, od razu? O to chodzi, że ja nie wiem dlaczego, ale miałem, proszę Ciebie, zawsze takie uczucie, miałem dobre przeczucia, że po myśleniu tak zacząłem, bo dlaczego powiem Ci, bo ja ze względu na tą operetkę w Krakowie, którą wprawdzie skończyłem, to byłem szalenie znanym takim ja to śpiewakiem. Mama, ja zawsze, tak. Miałem ogromny, rozumiesz, repertuar taki rozrywkowy. I w związku z tym, proszę Ciebie, ja bez przerwy, tak, w teatrze dostawałem, powiedzmy, załóżmy, 2000 złotych, to tam było, to, bo w teatrze mało grałem. Bywało tak, że ja w ogóle nie chodziłem do pracy, do teatru. Ja dostawałem tylko to. Dzisiaj jest jak w moim miesiącu, dzisiaj we styczniu, powiedzmy, to ja śpiewam 5 Carmen i 17 Halkę, którą ja już śpiewałem przez 2 lata. I w związku z tym, proszę Ciebie, jesteś wolny. Tak, nie mam nic czasu, bo w ogóle ja teraz czekam tylko kiedy będzie ten 15, idę do tatu, zaśpiewam i do domu. Więc na to, to oni mi nie dawali, proszę Ciebie, pensja była słaba. Ale co innego, ale ja właśnie rozumiem, miałem repertuar i zawsze przy każdym miesiącu, jak ja tu dostałem 2000, to ja zawsze potrafiłem co najmniej 2000 inne zarobić, a jeszcze więcej. Na takich dodatkowych. I później to był okres, proszę, gdzie powstawały takie małe filharmonie. W Kielcach, w Częstochowie, proszę Cię, gdzieś w Szczecinie, tam gdzie nie było oper, powstawały takie mniejsze orkiestry. I te orkiestry też chciały się popisywać czymś. I wtedy, rozumiesz, były straszne kłopoty z tak zwanym tematem, z nutami. Rozumiesz, z tym co jest, proszę Ciebie, dla orkiestry nuty. I ja, proszę Ciebie, ponieważ miałem dużo czasu, wziąłem sobie i zacząłem sobie pisać na orkiestrę te nuty. No to jest ciężka praca, nie? Tak. Praca strasznie ciężka i mało tego, jest to praca tak, że jeżeli orkiestra, to on tam jest, proszę Ciebie, tak zwane pulty. Pierwsze skrzypce mają 5 pultów, rozumiem, i drugi, trzeci, czwarty, piąty. I przy tym polcie siedzi 2 muzyków i oni z jednych nut grają. Czyli ja muszę, jeżeli napisałem, nawet gdzieś napisałem, proszę Cię, pierwsze skrzypce jeden raz, to musiałem 5 razy to kopiować, a nie było żadnych kopiarek jak dzisiaj. Czyli ja po prostu ręcznie pisałem 5 razy to samo musiałem pisać. A ile czasu Ci zabierało na przykład zrobienie jakiegoś utworu na orkiestrę? Sporo, bo to wszystko zależało od materiału. Na przykład jak robiłem ten materiał na Arię Stefana, rozumiesz, ze Starszego Dworu, co jest bardzo duża, a mało to on jeszcze w Moniuszku, pierwsze skrzypce jeszcze w dwóch wersjach pisał, że jedne skrzypce pierwsze grały co innego, a drugie też pierwsze skrzypce. To mogłem pisać nawet cały tydzień jeden. To tak dużo. To benedyktyńska cierpliwość. Nie, ja miałem tak. Mało tego, że proszę Ciebie, bo o to chodzi, że ja do dzisiaj mam te nuty. I na przykład, jeżeli to jest pamiątka i mogę pokazać, jedne są lepiej pisane. No tak, ale niektóre z nich to nawet umieściłeś w swojej książce. Tak, mało tego. I teraz w książce umieściłem rzeczywiście. No właśnie. I teraz, proszę Ciebie, powstały takie historie, że ja na przykład, był czas, kiedy wodowanie statków, na przykład w Szczecinie. I tam była też mała orkiestra, Wiłkomirski, jeden z Wiłkomirskich był dyrygentem znany taki z tego nazwiska Wiłkomirski. I proszę Ciebie, oni już wiedzieli, już się dowiedzieli, że Węgrzy to ma tak dobry repertuar i nuty.
bo to jest najważniejsze. Bo w ogóle, jak oni cokolwiek bądź chcieli zrobić, to żeby dostać nuty z Warszawy, to trzeba było nie jeszcze pół roku albo rok. Czekać. Czyli oni, proszę ciebie, mają teraz za miesiąc czy za dwa tygodnie będzie, proszę ciebie, zbudowanie statku. Oni chcą, mają, ci mówią, mają, róbcie koncert, a oni nie mają żadnego repertuaru. Tam troszkę coś, bo nie było, nie mieli, muszą tego poprosić, umówić się, to było straszne. A ja nic. A ty przyjeżdżałeś i zgodą. Bo do mnie dzwonią, proszę ciebie, że jest koncert w sobotę, powiedzmy. To ja jadę, proszę ciebie, pociągiem do Szczecina z notami. Oni rozkładają, robimy krótką próbę, później śpiewamy, rozumiem, ja zbieram noty, biorę pieniądze. I tak, bo wtedy tak nie było jak zrobić zdjęcia. Co? Nie było telefonów komórkowych, tak, nie było kserokopiarek. I rozumiem, i wracam do domu. I ja tam tych wodowań, rozumiesz, kilka tam przeszedłem. Co za tatek był, to ja zawsze w Szczecinie, proszę. Oni mi wszystko płacili. Lokum, poza tym był sleeping. Ja wsiadałem, spałem do pociągu i z powrotem, rozumiesz, to. No dobrze, to było to, proszę cię, wracam teraz dalej do tej Warszawy, żeby się dostać. No to już to jest zbliżamy się do tej Warszawy. Tak, to jest Kraków i teraz przeszedłem do Poznania. Jesteśmy już stacja Poznań. Pan dyrektor Satanowski. W Poznaniu, proszę ciebie, on tak, najpierw mnie dał kilka takich oper, żeby ja sobie douczył się, a więc Halka oczywiście tam i to ja tą no Halkę śpiewałem, później Toska zaśpiewałem. Wszedłem od razu do Halki, wszedłem, proszę ciebie, w Toskę i w tą Katarzynę Izmajłową, rozumiem? To była trudna, nowoczesna dość, zresztą bardzo ładna. Dyrektor Satanowski, proszę ciebie, bardzo ważny człowiek, postanowił po raz pierwszy w Polsce, bo to jest ogromnie ważna sprawa, w Polsce, proszę ciebie, tuż po wojnie, ze względu na to, że muzyka Wagnera była, proszę ciebie, kojarzona muzyką ulubioną Hitlera, że to było związane z Hitlerem, że Hitler wszelkie swoje jakiekolwiek tam były uroczystości, on to zawsze do tego dodawał wspaniałe, rozumiesz, rozmaite urywki z muzyki wagnerowskiej, to w związku z tym po wojnie stworzyła się taka historia, że Wagnera właśnie wolno, nie wolno grać. Tak. Nie wolno grać. Ale to był teraz, powiem ci tak, mniej więcej, ja byłem w Poznaniu, to był rok 68. Czyli prawie 20 lat. Nie gra się w ogóle. Prawie 20 lat, rozumiesz, w Polsce nie grano, nie było w ogóle nic z Wagnera, z mojej muzyki Wagnera. To był zabroniony. Tak, tak. Tak samo jak w pewnym czasie, do pewnego czasu była zabroniona Coca-Cola i proszę ciebie, te western amerykańskie. I operetka, która wreszcie później zaczęła wracać. No dość na tym. Więc on po raz pierwszy zdecydował się, rozumiesz, w Poznaniu zrobić tego Tannhäusera. Wprawdzie tam miał, bo to wszystko były etaty, na etacie w tej operze tam było nas sześciu tenorów. No to sporo. Sześciu. I to rozmaicie, rozumiem, i tacy, i to wszyscy tam pracowali, rozumiem, mnie tam sześciu, to ja byłem ten szósty. No i on teraz zaplanował Wagnera, natomiast Wagner miał zawsze, proszę ciebie, jakieś takie dziwne, rozumiesz, skojarzenia, jeżeli chodzi o wokalistykę, o śpiew, że to do Wagnera to musisz mieć duży, jakiś mocny głos. Dramatyczny, że to jest jakieś ciężkie śpiewanie, że to mogą tylko bardzo mocni ludzie, rozumiesz? Że jak ktoś ma delikatny głos, to zniszczy sobie ten głos i tak dalej, coś takiego. Taka opinia. Taka jest opinia, rozumiesz? To między innymi powstawało, między innymi, mam wrażenie, dlatego, że rozumiesz, w orkiestrze u Wagnera zawsze bardzo dużo gra tak zwana blacha. Czyli nieraz dodatkowo są waltornie, w te trąbki, trąby, proszę ciebie, trąbki, proszę ciebie, to bębny, to wszystko rozumiesz. Ja. I w związku z tym to tworzy od razu jakąś taką moc tego. Zagłusza się. No więc Wagner. Do tego Tannhäusera wracam. On Tannhäusera i tylko był jeden Stanisław
Romański on się nazywał, on wszystko śpiewał, a idę, to on wszystko śpiewał. Mm-hmm. Zresztą dobry był bardzo aktorsko i on, proszę ciebie, on był jeden. I ten, proszę ciebie, Satanowski mówi, panie Romani, to jest dla pana. Ja się piekielnie bałem. Przestraszyłeś się. Piekielnie bałem. Nikt nie chciał, wszyscy od razu umyli ręce. Uciekali tam. On mówi, to jest dla pana. Ja mówię, no panie dyrektorze, ja będę próbował. Owszem, będę pracował, dobrze. Będę pracował, ale zobaczymy. Ale się boję. Bo to się boję tam. No i się okazało, że zacząłem śpiewać. Ale jednak moja metoda, mój sposób śpiewu okazało się wcale mi nie zaszkodził. Mhm. Ja zacząłem coraz, jak gdyby sobie śpiewywać, nauczyć i dojść do jakiejś techniki tego śpiewu w tej operze. Jest opera Tannhäuser i w operze Tannhäuser ja osiągam ogromny sukces. Gdym zbudził się na pustym placu, ciemna była noc. Z oddali płynął głos anielskich pień. O, jakże okrutnym zdał się śpiew. Zwiastować miała łaski święty trój, lecz mnie ból i cierpienie niósł. Uciekłem, dziki strach nie poniósł dal. Gna mnie tak w ten dawnych wspomnień kraj, gdzie radość tnie i rozkosz wabi znów. Wszystko się udaje, śpiewasz. Ogromny sukces. Mało tego, pan dyrektor Satanowski zaprosił wielu imprezariów i jedni imprezariowie z NRF-u proszą pana dyrektora, czy on by nie zwolnił mnie do tego, żebym ja zaśpiewał w Bonn, czy to, które było stolicą NRF-u, żebym tam zaśpiewał w tym momencie, proszę ciebie, Tannhäusera. I on pod naciskiem tym, bo on strasznie cały czas chciał współpracować z NRF-em, z tym, więc no tak, proszę, impresario mu tam inne rzeczy, że tak powiem, pomagał i tam jakiś, i tam, on się zgodził. Oczywiście ja musiałem cały rok uczyć się po niemiecku, bo to trzeba było śpiewać po niemiecku. I w ten sposób, proszę ciebie, mniej więcej w roku, to był chyba 1960. Siódmy. W 67, proszę ciebie, ja się pojechałem i zaśpiewałem ty tam. No to... I okazało się, że proszę ciebie, tam w Niemczech, na tych występach, znowu się dość dobrze popisałem, bo już, proszę ciebie, po kilku dniach, jak tam przyjechała i z Karlsruhe przyjechała inna dyrekcja, i ta inna dyrekcja, proszę ciebie, posłuchała mnie i znowu zaproponowała mi u siebie w Karlsruhe, no tak, czyli... występy. I doszło do tego, że ja właśnie w Niemczech w tym czasie jeszcze śpiewałem, proszę ciebie, z jednej strony w drugiej już uczyłem się, proszę ciebie, w tym. No i to nie będę... Tak, bo to... Tak. I teraz o co chodzi, że te moje występy tam na tyle zadziałały w Polsce, że powstaje nowy dyrektor w Teatrze Wielkim w Warszawie. Ten dyrektor nazywa się, jest Jan Grenz, znakomity, proszę ciebie, dyrygent, znakomity, proszę ciebie, kompozytor i wspaniały człowiek. Muzyk. Tak, muzyk i człowiek w ogóle, wiesz, ten. On proszę ciebie ten. I nagle on się dowiedział, ja tam byłem, jeszcze śpiewam w tych Niemczech, i on się nagle dowiaduje, że w Niemczech jest jakiś ktoś, kto nieźle śpiewa. Kto sobie radzi. A on tutaj chce, w Warszawie jest dyrektorem, chce, żeby pierwszą operę zrobić Otella i potrzebuje jakiegoś tenora, który by zaśpiewał tego Otella. I w związku z tym dyryguje do mnie, i to znaczy najpierw pisze do mnie.
pisze do mnie, proszę ciebie, że on mi proponuje, żebym ja, że on mnie chce zaangażować, że, i czy ja się zgadzam śpiewać tą podpartię o tej. No i co? No i ja się po prostu zgodziłem. I tu jest, dochodzimy do momentu, to ta jest ta droga, tu się czyli, zaczyna Warszawa. Tak. Czyli dostałem się do Teatru Wielkiego w Warszawie. Proszę ciebie, do nowej dyrekcji Jana Kręca, rozumiesz, w Warszawie. No i to jest to, droga, najpierw proszę ciebie Lwów, później Kraków, Poznań i Warszawa. Nie, tak. Bonn? Poznań, tak, Bonn, Karlsruhe i Warszawa, czyli to się tak koło... No. No tak. No i teraz wobec tego Warszawa. Co to jest Warszawa? No Warszawa to jest w Polsce, w tym czasie była stolicą, wielką stolicą. I no i ogromny teatr. Tak, ogromny, to jest niby z najlepszymi, jakie są możliwości. Bardzo dobry zespół, dużo niezłych śpiewaków, proszę ciebie, najlepsze jakieś możliwości. Jan Kręc, proszę ciebie, angażuje mnie do Otella i w związku z tym, proszę, mówi, że dostanę mieszkanie i tak dalej, wszystko, co było wtedy, w tym czasie bardzo ważne, mieszkanie, i ja zacząłem tutaj pracować. I proszę ciebie, robiłem, oczywiście tu o tym mówię, co w teatrze, teatr, proszę ciebie, wspaniały, nowy, dobrze zbudowany. No i rozumiesz tak, moja garderoba wspaniała, można powiedzieć dwupokojowa. Z jednej strony w jednym pokoju, proszę ciebie, wspaniałe biurko i lustra, wszystko na wszystkie strony, mogę ten robić. Później idę do drugiego pokoju, tam leżanka, fortepian i proszę ciebie, łazienka z ubikacją. No, mieszkanko, małe mieszkanko. Tak. Na przykład, do czego to się mogło przydać bardziej? Przydało się, jak śpiewałem, proszę ciebie, Butterfly. Butterfly, tak tenor śpiewa, że tak bardzo proszę ciebie, pierwszy akt, w drugim jest przerwa. Można odpocząć. Jest przerwa i później znowu trzeci akt. To na przykład to jest strasznie trudne dla śpiewaka, bo w pierwszy akt bardzo piękny, kończy się wspaniałą duetem, rozumiesz? Człowiek jest rozpalony, rozśpiewany, nie wiadomo co. Kończy się ten aplauz, to rozumiesz, gorący, całe wszystko wchodzi i teraz się okazuje, ten drugi, jest przerwa 15 minut. Potem drugi akt, który trwa 3 kwadranse, czyli już godzina. Potem znowu 15 minut, proszę ciebie, przerwa. I potem jeszcze, rozumiesz, orkiestra i taki chór zaczyna wstęp taki chóralny. Czyli 1,5 godziny przerwy. I ty tak, taki rozpalony, rozumiesz, spada to wszystko z ciebie, rozumiesz, spada. I teraz proszę cię, więc właśnie dobrze, możesz się położyć, ale to wszystko odpocza, emocja spada, to ciśnienie spada ci w sobie, ten serce przestaje, rozumiesz, cię ostro bić. I teraz proszę ciebie, następuje trzecie, jak musisz wyjść i masz bardzo ciężkie śpiewanie. Krótkie, ale ciężki, bardzo trudny duet, tercet. I potem aria na sam zakończenie, też trudna. Czyli te 1,5 godziny ci dają na przykład możliwość, żeby się zrelaksować. Tak, to jak to się relaksuje, ale ja zawsze się jeszcze, i wtedy jest potrzebny fortepian, bo ja jeszcze trochę się zaczynam rozśpiewywać. Rozumiesz, jeszcze sobie robię jakieś ćwiczenia, bo ja już po prostu chciałem, już by się nie chciało śpiewać. To tak. No więc dobrze, wracam, czyli garderoby wspaniałe. Zaplecze. Dobrze, tak, zaplecze. Ludzie, proszę, teatr w ogóle w teatrze tam pracowało, nie wiem, no w każdym, około 2000 ludzi. Zespół muzyczny dla ludzi. To muzycy, ci co pracowali nad operą, to przynajmniej, to było, trwało, było na te gdzieś około 500 osób. Tak, bo trzeba liczyć balet. Tak. Duża orkiestra, duży chór, proszę ciebie, solist, duży balet, co najmniej po 100 osób, co najmniej 300 osób, co najmniej.
proszę, no i prawie 100 osób soliści, bo to był podzielony na 4 głosy, tenorzy, barytonie, bazy, wszyscy ten. Oni wybierali z tego, stworzyli te przedstawienia i tak dalej. To był teatr, rozumiem. No i teraz o czym to mówić? Chciałbym powiedzieć tak, no zostać takim tenorem. W najlepszym teatrze w Polsce. Tak, w najlepszym teatrze, proszę, nie, ale w ogóle dostać się do Teatru Wielkiego i chcieć zaśpiewać Otello, to co trzeba mieć? Jedną tylko rzecz. Wspaniałą szkołę wokalną. Żeby to wytrzymać. Bo do tego, żebyś ty zaśpiewała tego Otello, czy nawet inną mocną operę, nie umiejąc śpiewać, to tylko stracisz głos. To znaczy na tak ogromnej sali. Tak, dlaczego? Dlatego, że Teatr Wielki jest to ogromna przede wszystkim sala, gdzie widownia. Ogromna widownia, którą trzeba zapełnić głosem. Ponad orkiestrę, która znowu też stuosobowa siedzi i daje taki straszny, ogromną taką dźwiękową, rozumiesz, tamę. Czyli żeby to zrobić, to proszę cię, trzeba mieć tylko szkołę. Warsztat. I tak, i tutaj proszę ciebie, moje dotychczasowe, to już było sporo lat doświadczenia, doszedłem powoli do tego, że sobie dawałem rady. Właśnie dawałem rady, mało tego i mnie chwalili i właśnie czułem się. Czyli technika śpiewu. O tej technice śpiewu między innymi. No, książka powstała. Właśnie. Między innymi postanowiłem teraz pod koniec swojego życia napisać książkę na temat, jak ja to czuję, jak to, bo to są pewne rzeczy tam i normalne, i sztuczne, i rozmaite hipotezy i tak dalej na ten temat. Ja pokażemy fragmenty tak, tej książki, bo to jest bardzo ciekawe. Rozmaite, ja to o tym wspominam, o tej książce. Więc to, miałem to za, bo ponieważ widziałem, jak się nieraz śpiewacy, zwłaszcza tenorzy, zwłaszcza męskie głosy, tenorzy i barytony. Bo oni właśnie mają takie głosy, że te sztuczne, najwyższe dźwięki, które wymaga cały czas ta partia operowa danego głosu, to one są akurat nie, jak gdyby sztucznie robione. One są nienaturalne dla tego głosu. Naturalnie tego nie może zaśpiewać. Że ktoś z natury zaśpiewa i śpiewa tą całą, od jak to w tenor ma od małego C do C2, do wysokiego. Że się taki urodził, że już się w ogóle nie musi uczyć, on to wszystko zaśpiewa. Takich nie ma. Takich nie ma. Po prostu w pewnym momencie, rozumiesz, jemu się głos kończy i przemienia mu się. Naturalnie to mu się głos kończy i przemienia się na falsę. Rozumiesz? I to no tak, już nie ma tego i nie ma tego efektu. No to tu jest właśnie teraz to. Czyli to jest ta droga z wieloma postojami więc do Warszawy, tu jest kwestia właśnie przede wszystkim tej szkoły. O tym ja mówię, rozumiesz? Tak. Także tutaj ja pracowałem i to wielu ludzi no. Proszę cię, doceniało. Ale teraz, jaki jest efekt tego Otella? No bo jest premiera i jest sukces, bo to trzeba powiedzieć. Jest premiera, jest, proszę ciebie, sukces. Zabita, minęło wszystko, co w sercu drogie i bliskie. Nie dla mnie słońce i gwiazdy na niebie. Minęło wszystko, minęło wszystko. Jerzy Waldorf pisze recenzję pod tytułem Wspaniałe duszenie. Tak. Ja mam właśnie to, mogę pokazać ten wspaniały mój program, rozumiesz, o tym Otello, tam o to rozmaite. I tam są między innymi, w ogóle
po Otello, proszę ciebie, to nie byłoby tam 10 gazet, wszystkich śpiewały wspaniale, łącznie z panem Waldorfem, który się nie poddawał żadnym tym, proszę, sugestią, nacisko. Tylko zawsze co czuł, to mówi, to pisał. Tak, miał dowcipnie świetnie. To nawet, to się mógł się narazić nawet komu, ale on zawsze pisał, jak uważa. No więc to jest to. Ja zacząłem śpiewać wiele tam rozmaitych oper, bo i następny był Trubadur i tak dalej. Teraz proszę ciebie tak, jak to jest było z tym teatrem? Ten teatr w tym czasie to był, i to już był czas, to były mniej więcej lata, 70. To są 70 lata. Tak, 1970. Ja jestem na premierze Trubadura. Poczekaj, bo ja jestem na premierze Trubadura i mam jakieś 3-4 lata, czyli jak jestem urodzona w 66 roku, czyli to musi być rok 70. Ja patrzyłem akurat nie. Premiera Trubadura, to znaczy moja premiera, no. Bo ten Trubadur już szedł, ale oni wznowili ten Trubadur, ja wtedy śpiewałem nowe to wznowienie. To proszę ciebie, to było w roku 1970. No tak myślałam, bo ja pamiętam siebie małą. Tak, w 70, tak. W 70. Czyli 4 lata. No i teraz ja zaczynam śpiewać, robię sobie w dalszym ciągu, ćwiczę, myślę o sobie, to robię sobie, proszę ciebie. Kombinuję. I teraz tak, w ramach tego dyrektor Kręc, Jan Kręc, nie znam powodów, w pewnym momencie bardzo szybko zrezygnował. To znaczy on po 2 latach zrezygnował z teatru. Ale mówiło się, że tam po prostu ta orkiestra nie spełniała jego jakichś tam oczekiwań. To znaczy on inaczej sobie wyobrażał, mam wrażenie, być może, ale ja nie mogę tak sobie, ale gdybym miał takie gdybanie robić, to proszę ciebie, w moim pojęciu on wyczuł, że orkiestra, że tak powiem, operowa, jest w sumie, w ilościach tych. Nie ma tak wspaniałych muzyków, którzy potrafią w całości wreszcie skomponować. Że to jednak zawsze gdzieś, bo to wystarczy w orkiestrze, że jak jest to, żeby 5 kiepsko grało. I już nie ma efektu. Już orkiestra jest inna. To jest inna orkiestra. Albo grają wszyscy razem i albo grają tak, jak on chce. A jeżeli każdy gra jak on chce, to jest inna orkiestra. I on między innymi, bo to wiem, to znaczy z mojego doświadczenia wiem, że on strasznie pracował, bo robił to. To jest Richard Strauss, rozumiesz? Piekielnie trudny muzyk, który ma. I on tak wziął sobie, proszę ciebie, swoich najlepszych tych muzyków, tam 50 czy tam 40, przede wszystkim skrzypce, wiolonczele, to rozumiesz. I z nimi wyćwiczył pięknie, rozumiesz, tą elektrę, tak. Ćwiczył z nimi coś miesiąc czasu. Siedział z nimi i tak koniec, bo ten ćwiczył, proszę ciebie. Tak, żeby to było wspaniale. Tu, proszę ciebie, ten nasz wspaniały ten scenograf, Majewski zrobił genialną, rozumiesz, tą scenografię. Nie było kurtyny, tylko zamiast kurtyny było, proszę ciebie, miasta greckiego. I nagle to się otwierało, rozumiesz? Otwierało się miasto, to otwierało się i znowu jest wspaniałe. My na jakichś wielkich obcasach, ja dostałem jakiś taki obcas, rozumiesz, byłem wielki, rozbili jakieś tam wspaniałe kostiumy i takie wszystko. Czyli ta elektra, rozumiesz, to miało być coś. Wydarzenie. No i jest premiera, oczywiście odbyło się to wszystko. I teraz proszę ciebie co? Muzycy, proszę ciebie tak. Część tych muzyków, co on z nimi robił, teraz musi się zmieniać na inne. Zmienili się inni. I on, rozumiesz, gra później drugie. Nie, drugą premierę jeszcze grali ci sami, co pierwszą. Czyli okej. Okay. Tak. A potem trzecią premierę, rozumiesz, oni mu zmienili tych. On przyszedł, dyryguje i myśli, kurczę, ja tak myślę, kurczę, co to jest, co oni grają,
Co oni grali, bo jemu to tak może zbezczecili, jakoś nie zniszczyli tę operę, że on się wściekł. O mój przecież ja nie będę dawał przedstawienia, żebym przed każdym przedstawieniem pół miesiąca ćwiczył się z orkiestrą. Albo oni grają, albo nie grają. No ja, i to i zdaje się, to coś, tego nie wytrzyma. Coś takiego było. I on musi, on zobaczył, że on nie ma takiej orkiestry, która potrafi mu na odpowiednim poziomie, proszę ciebie, ciężkie problemy rzeczy zagrać. No, pewnie ojciec został dyrektorem Antoni Wicharek. Ano. Tak. Bardzo przyjemny człowiek i on, proszę ciebie, znowu, teraz wracam już w teatrze, on, proszę ciebie, zaczął dużo dobrych oper. Więc na przykład Borys Godunow, proszę ciebie, potem, proszę ciebie... Tannhäuser. Potem, proszę ciebie, Katarzyna ta Izmajłowa. Mniej więcej 8 lat pracował. Tak przypuszczam, na skutek rozumiesz tego, że Penderecki był właściwie w tym czasie właśnie. To były jakieś lata 1970 któryś. Był słynny na cały świat, rozumiesz, kompozytorem. W związku z tym nie można było, żeby Teatr Wielki nie zrobił. I Wicherek zaczął. Rozumiesz, wziął do dyspozycji operę Diabły z Rudę. I to zrobili, też ludziom się to podobało, zaczęli to chwalić i tak to dalej. To też Majewski robił do Diabłów z Rudę. No i proszę ciebie tak, on to zrobił, tą premierę, i teraz tak, znowu, nie wiem kto to, czy Ministerstwo Kultury, czy dyrekcja, doszło do wniosku, że no tak, no zrobiliśmy Pendereckiego, jego lubi cały świat i gdzieś tam zaczęli, nie wiem co, w tym czasie też modne były rozmaite festiwale czy coś takiego i Polacy zaczęli proponować, rozumiem, a może na tym festiwalu... Że propagowaliście. Tak. I co zapropagowali? Bardzo zresztą niby w pewnym sensie dobrze. Taki program Muzyka Polska. Penderecki, Diabły z Rudem i Halka Moniuszki. I muzyka, dwa programy, tak. Rozumiem? I to powoli tam gdzieś ktoś zgadzał, te kręgi, co tam, rozumiesz, decydują, dysponowały tym. Doszło do tego, że w 1978, to są takie końcówka ostatnie w tym czasie, proszę ciebie, my nagle w 78 roku byliśmy w Madrycie, w Hiszpanii tydzień, a potem w Lizbonie tydzień. Rozumiem? I w tym czasie, proszę ciebie, cały czas repertuar był taki. Halka i, proszę ciebie, i Diabły z Rudę. To był w wakacji, rozumiesz? Bo w Diabła z Rudę akurat nie tak się złożyło, że i proszę ciebie, w mojej partii reżyser najgorszy za mnie... Znaczy, bo zwidowali całą jedną scenę. Scenę najbardziej krótką, bo ja miałam być, proszę ciebie, policjantem. Kierownikiem. Ty jesteś policjantem. Takim, który
tamtego księdza, tego księdza maltretuje. I rozumiesz, nie zgodzili się na to, chcieli to wyrzucić, to maltretowanie, nie wiadomo. I ja nagle ze średniej partii miałem małą partię, rozumiesz, dość łatwo. A Jotka, rozumiesz, to już tak... Miałeś w małym palcu. Tak, i poza tym jeszcze śpiewałem razem na zmianę z paprocją. Więc jeszcze na dwójkę, rozumiesz? Czyli rozumiesz, ja no tak. Pojechałem do Madrytu, to wiem, że ten, to miałem na to czas. Miałem żeby czas zwiedzać. Zwiedziłem właśnie, miał to ten, proszę ciebie, ten zamek, ten... Escurial. Escurial, cały jeden dzień ja pojechałem do Escurialu. Drugi dzień myśmy pojechali, proszę ciebie, zwiedzać Toledo. Proszę ciebie, które było kiedyś dawno stolicą tym. Wspaniałe tam rzeczy, rozumiesz, wspaniałe obrazy i tak dalej, to wszystko. To strasznie dużo dobrych rzeczy, rozumiesz? I to w ramach tego, tych przedstawień, bo ja mam nieraz całe dnie wolne, no, tak. Rozumiesz? No. Więc to było wspaniałe, to samo przyjechałem do proszę ciebie, do tego, do Lizbony i znowu miałem wolne czasy. No tak. Więc to było dla mnie bardzo dobre, między innymi właśnie taka była historia i o tym mówię, że zespół się zebrał, proszę ciebie, i jak był jeden dzień wolny, że nic nie graliśmy, to niedziela, czy coś była wolna, to proszę ciebie, zamówiliśmy taką wycieczkę, rozumiesz, do Fatimy. No tak. Tak, i tam pojechaliśmy do Fatimy, rozumiesz, że kto chciał, to się pomodlił tam do Fatimy. Do Matki Boskiej. No, więc to było to, czyli w tym 78 roku, rozumiesz, to tak. Najpierw prosili te dwa tygodnie Hiszpania i Portugalia. Potem dwa tygodnie, proszę ciebie, dwa tygodnie w Szwecji śpiewaliśmy, proszę ciebie, w Szwecji w zamian za występy, rozumiesz, Szwedów w Teatrze tutaj, Wielkim. Tak. Czyli wymiana. Wiedzowo, tak. Wymiana, proszę ciebie, wymiana. Siedzieliśmy w jednym wspaniałym hotelu, w jednym hotelu całe, proszę ciebie, 2000 ludzi. Prawie, rozumiesz, tak. I tam, rozumiesz, doskonałe, i co, znowu nie było trochę, pojeździłem, zwiedzałem, proszę ciebie, tamten, to była zima, proszę ciebie, a tam do metra wchodziłeś, a tam w momencie drugi Sztokholm. Wszystko tam było, rozumiesz, tu jeździły pociągi, a tu były restauracje, kawiarnie, proszę ciebie, kina, wszystko w ramach tego, rozumiesz, podziemne miasto. Także tutaj, w tym momencie znowu, proszę ciebie, to była jeszcze Szwecja, a potem trzeci raz, jeszcze w tym samym dniu, w tym samym roku, myśmy, proszę ciebie, pojechali na festiwal do Turcji, proszę ciebie, ale to było znowu tak zrobione, że normalnie myśmy latali tam do Hiszpanii, czy do tego, to myśmy latali samolotem. Normalnie dwa samoloty ogromne. Tak, dwa samoloty ogromne po 200 osób i to wszystko, to tak i te jeździliśmy. A proszę ciebie, do Turcji, to był taki ten, Bułgaria i Turcja autobusami. O matko. Tak. I piękne autobusy i myśmy dojechali do Sofii. W Sofii, rozumiesz, znowu odpoczynek, nocleg. Tam, rozumiesz, ludzie chodzili, później tam, no dziwne było, bo tam, wiesz, tam upały. I tam jest góra, rozumiesz, taka wysoka, na której jest zawsze śnieg, prawda? I jest lato w tej Sofii, rozumiesz, w tej Sofii, ale można tu podjechać, a tam nagle, a tam się nagle... Bo w samym mieście. Może nie w mieście, może obok miasta, wiesz, ale ten. No, to myśmy tam byli, później pojechaliśmy do innego miasta. Proszę ciebie, w tym mieście znowu mieliśmy koncert, znowu tamten, a potem dopiero pojechaliśmy do Turcji. W Turcji nas, proszę ciebie, od razu dali nas blisko morza, zamknięty cały, rozumiesz, hotel. Nie hotel, kilka budynków takich, restauracja, wszystko. Byliśmy otoczeni, rozumiesz, policja pilnowała naszego tego. Czyli byliście bezpieczni. A potem tylko znowu w autobusy na ten festiwal. Te wszystkie festiwale, to jest, one się zawsze niby są, wszystko się udaje. Bo przyjeżdżają zespoły,
Przyjeżdżają melomani. Przyjeżdżają jacyś melomani, kupa ludzi jakiś tam najdzie, biją tego. To jest na to był na powietrzu gdzieś, akurat nie tamten festiwal. Nie klimat, w żadnym teatrze. Klimat, na powietrzu. Więc proszę ciebie tak, to wszystko, tu jest na huk, na ten, to wszyscy obili, bili brawo i to ten recenzje zawsze piszą takie byli jakieś, nieźle ich pamiętam. No i mniej więcej teraz kończy się, proszę ciebie, dyrekcja pana Wicherka. Nie pamiętam z jakiego powodu, nie wiem dlaczego. Ja nie wiem, czy on nie wyjechał, do Niemiec. Nie mam pojęcia. I tego nie pamiętam. Bo Lisowska, jego nie, żona, Lisowska, śpiewała tak, dalej, tak. Ona śpiewała. Nie, ona w ogóle, ona jeździła później, śpiewała w Niemczech. Czyli, ale tak, ona została, jak on odszedł. Nie mam pojęcia, jak no to się pamiętam. Stało. Jak to się stało, że on nie został dyrektorem, że nagle przyszedł Satanowski. I znowu zaczyna się inna epoka, to, o której opowiemy następnym razem. Tak.